Krzysztof Gasparski, program Polska 29 czerwca w komunikacie sadowniczym drzewiastym. Szkodnikowo zaczynamy, bo tego jest cały czas więcej. Albo nie, zmienimy, żeby nie było. Ostatnio było bardzo szkodnikowo, więc zacznijmy od temperaturowo. No, piecze, piekło i jeszcze będzie piekło. No, problem jest, że w takich warunkach oczywiście musimy rozważnie podchodzić do zabiegów ochrony, zabiegów nawożenia, wszystkiego, co dajemy pozakorzeniowo. Ponosimy jakieś większe ryzyko, a szkodnikom to w graj. Czyli stosowanie produktów układowych jest bardzo utrudnione, jeżeli chodzi o walkę ze szkodnikami. A tutaj wracając do tych szkodników, od których zacząłem, no to one się mają całkiem dobrze. Dokucza nie tylko mi, ale i Państwu mszyca babkowa, ale okazuje się, że nawet w innych uprawach, typu wiśnia, gdzie wydawałoby się, że ta mszyca nie jest tak zjadliwa, są plantacje, które mimo wykonania standardowych programów ochrony roślin potrafią się z tą mszycą borykać. Czasem może to być ta niewłaściwa dysza, zbyt wysoko uniesiona i widać, że po pniach na dolnych gałązkach ta mszyca potrafi bardzo mocno się rozwinąć, spadziować, rozchodzić po całym drzewie. Pocieszające może być tylko to, że jest tam jakiś sprzymierzeniec typu biedronka, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość odławianej nasionicy trześniówki w tym roku, że jest to, no dziękuję w ogóle za telefony, nie tylko południe, nie tylko Lubelszczyzna, nie tylko środkowa Polska, ale także Szczecin potwierdził, że się łapie po kilkadziesiąt sztuk nasionnicy trześniówki, czyli mówimy, że to jest naprawdę globalne, szeroko, no i co ciekawe, to co rozmówca zauważył, że bez względu na przesunięcie wegetacji, bez względu na region, czy to jest znowu Szczecin, Sandomierz, Nowy Sącz, Lublin, wszędzie łapie się nasionica trześniówka jak wściekła. Weryfikowałem, czy to jest tylko ta nasionica trześniówka, czy nie jest może ta cingulata jeszcze przy okazji. Nie, ja widzę tylko nasionicę trześniówką na tym etapie. Ja się boję pomyśleć, jeżeli się druga jeszcze odezwie do kompletu, a tamta lubi latać trochę później. Mamy już dosyć późno, a ona, nasionica trześniówka, lata bardzo mocno. No i z rozwagą trzeba podejść do tego, jaki zabieg wykonać. No, pyretroidy, no trochę za ciepło, nawet w nocy było za ciepło. Preparaty układowe, no zaczynają nas trzymać w czereśniach okresy karencji dosyć mocno. Wiśni jeszcze na to mamy trochę czasu i tu możemy się zmieścić. Kwestia mospilanów, jeśli nie były nadużywane, to może być przydatna sprawa do ograniczania także przy okazji tej mszycy, która ewentualnie gdzieś jest. No i niestety tej biedronki, która ewentualnie tą mszycę zjada, no niestety też. No ale jeżeli biedronki nie są w stanie sobie z tym problemem poradzić, no to musimy zadziałać i ten próg szkodliwości obniżyć. Jeżeli chodzi dalej o szkodniki, grusza, miodówka gruszowa, już ostatnio wspominałem, problem trwa. No, tu jest to przesunięcie. U jednych się dopiero zaczyna, u jednych się już nawet skończył z uwagi na to, że wykonali w tamtym tygodniu jakieś zabiegi. Tak czy inaczej, czujność musi być. Bardzo pogoda sprzyja rozwojowi miodówki gruszowej i na to trzeba uważać, licząc zabiegi, rozważnie podchodzić. I coraz więcej mam telefonów odnośnie Delegate i uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie pod warunkiem jeszcze, że sięgniemy po zwalczanie zwójek i owocówek. On ma taką rejestrację. I teraz warto może ten kilka dni czy do tygodnia wytrzymać z tym produktem. I zaznaczam przy Delegate, aby nie zmniejszać zarejestrowanych dawek, stosować maksymalną dawkę. Z mojego doświadczenia wynika, że maksymalna dawka musi być, nie wolno jej obniżać, żeby ta skuteczność była zadowalająca. I wtedy mamy swego rodzaju komplet, czyli wykorzystując środek, który nie jest najtańszy, mówimy o zwalczaniu zwójki, owocówki, miodówki i wtedy jest to na pewno bardzo uzasadniony zabieg. I co ważne, szybki dosyć w działaniu. Co mamy jeszcze? Miodówki, tarczniki, nieszczęsne tarczniki. Dzisiaj też polustrowałem trochę, poprzynosiłem sobie z trasy, pooglądałem.
tarcznik w niektórych miejscach migruje, w innych jest jeszcze żółty, ale już niechodzący, już wytwarza sobie tarczkę. Trzeba mieć bardzo na uwadze to, że jest to duży problem i znowu, jeżeli wykonujecie pewne zabiegi, nie wiem, na owocówkę ogólnego stosowania produktami, można go jeszcze ograniczać. Natomiast w niektórych lokalizacjach, oddalonych albo międzygatunkowo nawet, na jabłonach już nie chodzi, a na czerwiśniach jeszcze biega. Może to też są tego typu różnice, którym warto byłoby się przyjrzeć. Myślę, że niejedna praca naukowa jeszcze na ten temat powstanie. Jest to problem jeszcze cały czas tarcznika aktywny, nie tylko na drzewach, ale także na krzewach. Konieczne lustracje także pod kątem przędziorków i porzewiaczy. Przędziorków się już pokazało dużo, jak nie mogłem ich za wiele wypatrywać, to teraz już tych sadów z przędziorkiem jest, nie tylko chmielowcem, ale także i rubinowcem, i zwykłym owocowcem. Także tych przędziorków jest coraz więcej. Lustrować, nie wiem, z kartką białą papieru, odbić liścia, zobaczyć, ile jest kropek. To pomaga, takie zwykłe, bez lupy nawet. Prosta metoda, która pozwala na diagnozę. Natomiast porzewiacze i inne szpeciele tej wielkości no, wymagają już mikroskopu albo binokularu dobrego i wtedy jest. Zwracam uwagę na to, że jak patrzycie i macie możliwość podświetlenia liścia od dołu, zdecydowanie łatwiej go obserwować. Nieraz Państwu pokazuję, jak wygląda liść podświetlony, a jak od góry. Z jednej strony widać, jak on wygląda w naturze, a z drugiej strony widać, ile jest faktycznie szkodnika, którego chcemy policzyć, wypatrzyć. To samo dotyczy jaj, choćby przędziorka. I teraz, jeżeli chodzi o kilka słów na temat chorób. Wydawałoby się, że jak jest tak sucho, tak gorąco, to choroby nie bardzo się mogą rozwijać. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na wykresy. Jeżeli popatrzycie na wykresy i na to, że te sady nie uschły, to znaczy, że one sobie doskonale radzą i jakiś ten zapas w glebie jest, albo z tego, co wnosicie podlewając. Wilgotność powietrza na stacjach naszych wskazuje, że owszem, 25% za dnia, ale 95-100% w nocy. Czyli wilgotność jest. Można liczyć, że tam gdzieś rosa potrafi wyskoczyć i automatycznie choroby mogą się rozwijać. Ostrożnie z wykonywaniem zabiegów za dnia, nawet bym zniechęcał Państwa do tego, tym bardziej, że chcecie to robić razem z nawozami, a to jeszcze bardziej podnosi ryzyko, robić to w rozsądny sposób. Nie o 17, nie o 19, nie o 20, tylko poczekać, aż ta roślina trochę ostygnie i wtedy można ten zabieg wykonywać. Zaskoczeniu mojemu było to, że zwlekając z tegoż właśnie powodu z zabiegiem grzybobójczym z wapniem do godzin rannych, o 4 godzinie spotkałem się z trzmielami i pszczołami w sadzie. Zgłupiałem trochę, może ta temperatura też im nie pozwala na figlowanie i pracowanie za dnia i może w tym momencie one szukają innej pory. No, co prawda jasno, już o tych godzinach jest, ale że tak dużo będzie owadów. Więc tutaj owadobójcze na pewno wieczorem, tylko późno, żeby nie poparzyć. A grzybobójcze albo plantivax, albo te naturalne, no jeżeli wyskoczycie w godzinach bardzo rannych, to wydaje mi się, że wielkiego grzechu nie ma. Ale bądźcie czujni, z pszczelarzami warto żyć w zgodzie. Pracujemy wzajemnie na siebie. I jeżeli już mówimy o nawożeniu i musimy coś zmieścić, to niech to będą nawozy wapniowe. Niekoniecznie z azotem, natomiast unikajcie chlorku w taką pogodę. Już wiem, że są zakusy, bo taniej, bo lepiej. Lepiej czasem może nie zrobić tego zabiegu chlorkiem, niż zrobić go w takich warunkach. Sugeruję, dajcie sobie spokój z chlorkami, jeszcze na to przyjdzie pora, zdążycie wypryskać. Chlorki są łatwo przyswajalne przez roślinę, ale na pewno w takich ryzykownych momentach nie jest to w moim rozumieniu dobry pomysł. Jeszcze, jak już mówię o przędziorkach i porzewiaczach,
to warto wymienić abamektynę, która w dużym stopniu ogranicza te rzeczy i przy okazji niektóre abamektyny zarejestrowane są także na zwójkówki, czyli mówimy o tych malutkich gąsienicach, a nie o owadach dorosłych. I teraz coraz więcej mam pytań z uwagi na to, że doradczo się rozjeżdżam i jedni doradcy mówią wieczorem, inni mówią rano. Jedno i drugie ma swoje argumenty. Wieczorny zabieg abamektyny nie rozkłada się, dłużej działa, działanie wgłębne, skuteczniejsze. Zastosowanie ranne, no bo krócej pozostałości, nie wnika w roślinę, działa kontaktowo, mniej szkodzi owadom pożytecznym, jest to krótkie uderzenie. Ale jak sami porównacie te aspekty, no to jedno z drugiego wynika. Jak chcecie przyładować w nocy, jak chcecie oszczędzić pożyteczne bardziej za dnia, czyli za dnia rano. Ale co wspomniałem, o tej czwartej nie przypadkiem, że te pożyteczne są i wtedy abamektyną nie bardzo możecie sobie pozwolić na taką godzinę wykonania zabiegu, jeżeli na plantacji są owady pożyteczne, wykoszone, bez względu, bez spadzi, bez rosy miodowej po miodówce, wtedy możemy taki zabieg rozważyć. No i tyle. No i zobaczymy się pewnie jeszcze za tydzień, a później będziemy hamować.